Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Republika po południu, a w studiu telewizji Republika pan minister Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Witam serdecznie, dzień panie dobry, ministrze. Witam serdecznie. Panie ministrze, w zeszłym tygodniu zapowiedział pan rozesłanie not dyplomatycznych do 50 krajów, no, stanowiących takie nasze najbliższe otoczenie dyplomatyczne w sprawie polskich starań o reparacje. Czy te noty już zostały doręczone? No i jakie są pierwsze reakcje? Otóż na skutek milczenia strony niemieckiej, brak odpowiedzi na notę, uznaliśmy, że ważne jest, ażeby poinformować naszych najbliższych partnerów z Unii Europejskiej, z NATO, ale także z Rady Europy, ale także nie tylko, bo też wysłaliśmy do kilku innych krajów, takich jak chociażby Izrael czy Korea Południowa oczywiście, ażeby poinformować ich o wysłanej nocie do rządu Niemiec i o przesłankach i powodach, dla których tę notę wysłaliśmy. Jednocześnie w tej nocie wskazaliśmy stronę internetową, gdzie jest raport po angielsku, ale też sukcesywnie nasze ambasady będą dostarczały do MSZ-ów, naszych sojuszników, raporty w formie książkowej również po angielsku. Ambasadorowie dostali wytyczne, że mają te noty wraz z raportami dostarczyć do misji spraw zagranicznych krajów urzędowania i wiem, że systematycznie to się odbywa. Ja miałem przyjemność być w czwartek na Islandii, gdzie odbywałem również spotkania z moim odpowiednikiem w rządzie islandzkim. Także byłem na spotkaniu Prezydium Rady Europy i chyba jako pierwszy wręczyłem notę w czwartek, którą sam podpisałem w środę, więc myślę, że to jest dobry przykład dla naszych ambasadorów, żeby te noty wręczali. I wiem, że dostaję tu informacje również w mediach społecznościowych. Ambasadorowie informują o tym, że zostały te noty wręczone w Irlandii, w Liechtensteinie, dzisiaj w Szwajcarii i w kolejnych krajach. Ja pamiętam reakcje medialne po tym, jak ogłoszono raport. To na całym świecie dominowało uczucie zdziwienia, że jak to jest możliwe, że Polska, będąca największą ofiarą proporcjonalnie zbrodni niemieckich, no nie doczekała się żadnego zadośćuczynienia. Tak, media bardzo szeroko komentowały zarówno publikację raportu, wysłanie noty, ale myślę, że to jest pewien proces, który musi trwać, bo zakumywanie naszej historii trwało dziesiątki lat i Niemcy wydatkowali miliardy marek, później euro, żeby tą historię odwracać, że tak powiem, na naszą niekorzyść, a na ich korzyść. Już nie będę jakby wracał do tego, z czym się dzisiaj kojarzy II wojna światowa, jak jest postrzegana rola Niemiec, Polski i innych, no jakby konsekwencje widzimy każdego dnia, prawda? Więc to jest proces, który musi potrwać najbliższe tygodnie, miesiące, może i lata. Odwracanie tego biegu historii, który ktoś kiedyś zaprojektował w Berlinie, chcąc zmyć te plamy krwi ze swoich rąk i po to, żeby państwo niemieckie kojarzyło się z praworządnością, a nie ze zbrodniami wojennymi. Więc przez najbliższe tygodnie, miesiące będziemy bardzo intensywnie pracować i też pod moim jakby przewodnictwem ambasady w Europie, a nie tylko, ażeby świat dostał prawdziwą informację o skutkach, konsekwencjach II wojny światowej. Przypomniano sobie o tym, czym była wojna i to, że Niemcy do dzisiaj nie zapłaciły państwu polskiemu złamanego centa, złamanego euro z tytułu zbrodni popełnionych w Polsce i kradzieży, zniszczeń. To jeszcze cofnijmy się do początku wypowiedzi pana ministra. Pan powiedział, że Niemcy nie odpowiedzieli na polską notę domagającą się reparacji. Jak to jest? Czy Niemcy mają jakiś obowiązek jednak może odpowiedzenia na taką notę? No, Niemcy powinny odpowiedzieć na notę, natomiast nie odpowiadają, więc takimi działaniami chcemy ich zachęcić jednak, żeby odpowiedzieli na notę pozytywnie. Moje wezwania o dialog na razie nie przynoszą skutku, więc podejmujemy inne działania. Tymi działaniami właśnie jest taka kampania informacyjna w tych kluczowych krajach Unii Europejskiej, Europy, ale także świata. Myślę, że krok po kroku również będziemy informować organizacje międzynarodowe, ale nie będę uprzedzał jakby wydarzeń. Dajmy czas też Niemcom na rozważne decyzje. Oni, myślę, już mają chyba świadomość, że ta sprawa nie jest kampanią wewnętrzną w Polsce, nie jest na użytek wewnętrzny, że ta sprawa nie służy
Prawo i Sprawiedliwości, żeby wygrać wybory, że ta sprawa jest realizacją pewnej polityki państwa polskiego i to muszą Niemcy zrozumieć. Im szybciej, tym lepiej. Ja ostatnio w tym studiu rozmawiałem z panią byłą minister Magdaleną Gawin, dzisiaj szefową Instytutu Pileckiego, na temat wyników badań stanu świadomości niemieckiej. Otóż Niemcy czują się ofiarami wojny. Twierdzą, że zostali wyzwoleni, a ich osobista, tam na przykład po przodkowie w ich rodzinie, oczywiście z żadnymi zbrodniami nie mieli nic wspólnego. Wszyscy grali w orkiestrze, jak wiadomo. Jak to zmienić? No, mamy też taką wiedzę, że Niemcy przez lata, dziesiątki lat taką politykę historyczną prowadziły. I dzisiaj spotykamy się właśnie z tym murem niezrozumienia po stronie elit niemieckich. Co więcej, my dzisiaj dostrzegamy, że rząd niemiecki, media niemieckie bardzo bronią się przed w ogóle informowaniem społeczeństwa niemieckiego o tej sprawie. Widzimy bardzo niewiele publikacji w mediach niemieckich, o ile na całym świecie możemy dostrzec bardzo wiele publikacji, o tyle w samych Niemczech są to bardzo skąpe notatki, publikacje czy artykuły. Niemcy, widać, przyjęły taktykę chowania głowy w piasek. Po prostu nie widzimy, nie słyszymy, gramy na przeczekanie. Może dociągniemy do wyborów, PiS przegra wybory i tematu nie będzie. No, taką przyjęli taktykę. To jest błędna taktyka, bo przez rok czasu możemy naprawdę uruchomić bardzo wiele działań międzynarodowych, dyplomatycznych, politycznych, prawnych, informacyjnych. I ta wiedza o zbrodniach wojennych niemieckich i braku poszanowania do prawa międzynarodowego się po prostu będzie rozlewała na całym świecie, więc Niemcy mają wybór, albo rozpocząć rozmowy w tym roku, na początku przyszłego roku, albo będziemy systematycznie tę wiedzę kolportować na całym świecie po prostu. Niejako zamiast. Niemcy zaproponowali dostarczenie do Polski dwóch zestawów antyrakiet Patriot. Ta sprawa była, jak się okazuje, nie została uzgodniona z Bundeswehrą, z niemieckim wojskiem. A czy została, ta oferta została w jakiś sposób uzgodniona z władzami polskimi? Niemcy mają w zwyczaju wiele obiecywać, ale niewiele dowożą, że tak powiem, do mety. Więc to jest taka taktyka dosyć dziwna. Niemcy po prostu tracą jakąkolwiek wiarygodność sojuszniczą. Chyba nikt dzisiaj poważny nie ma zaufania do niemieckich obietnic, poczynając od Ukraińców, którzy usłyszeli wiele obietnic, większość niezrealizowana. Po Litwinów, którzy czekają wciąż na niemieckie wojsko, które ma ich bronić. No już nie mówiąc jakby o naszym kraju, więc to jest trudne do wytłumaczenia tak naprawdę. Co siedzi w psychę leadershipu, czy też liderów w Niemczech, że oni szastają na prawo, na lewo obietnicami, licząc, że jakby nikt ich nie sprawdzi, nikt ich nie zweryfikuje. No, jest to naprawdę dla mnie... Król Jagiełło przyjął dwa nagie miecze, ale za chwilę sprawdził Niemców w dosyć praktyczny sposób. Więc jest to zdumiewająca taktyka tracenia w oczach sojuszników po prostu jakiejkolwiek wiarygodności. No chyba, że polityka niemiecka jest nastawiona jednak na to, żeby nie wspierać ani Ukrainy, ani Polski, stwarzać jedynie pozory. I wtedy to wszystko by wyjaśniało. No właśnie, mamy przesłanki, żeby tak sądzić, że Niemcy nadal stawiają na Rosję? No dzisiaj tak naprawdę to, że w dużej mierze Komisja Europejska, ale też za Komisją Europejską Berlin blokują wypłatę środków dla Polski, no jest chyba kamieniem milowym, tak? Dlatego, że Polska, która jest krajem, który ponosi największy ciężar dzisiaj pomocy dla Ukrainy w sensie społecznym, politycznym, ekonomicznym, mówimy już o dziesiątkach miliardów euro, cały czas nie może doczekać się na środki z KPO, które przecież służyłyby gospodarce, wzmocnieniu Polski. No i jeśli tak naprawdę oni dzisiaj Polskę osłabiają, to de facto również grają na porażkę Ukrainy i no to trzeba mówić głośno. Co zauważył głośno brytyjski minister obrony Ben Wallace. Pan minister spodziewa się, że to jakby zmieni poziom się tej dyskusji, bo na taką politykę Niemiec publicyści już wskazywali od dosyć dawna, zwłaszcza w Polsce, ale to jest nowa okoliczność. Nie, ja absolutnie uważam, że od dłuższego czasu, że dzisiaj blokowanie środków, jakichkolwiek środków dla Polski
to tak naprawdę jest osłabianie Ukrainy, wspieranie Rosji po prostu. I to trzeba mówić głośno. Parlament Europejski, który przyjął 40 tam kilka rezolucji przeciwko Polsce, no ale ostatnio przyjął też rezolucję uznającą Rosję za kraj wspierający terroryzm. Dlaczego wspierający, a nie terrorystyczny po prostu, bo przecież to tak jest. I co to zmieni ta rezolucja? Jest to dosyć ważna rezolucja, aczkolwiek trzeba pamiętać, że Rada Europy już chyba 2 miesiące temu taką rezolucję podjęła. To jest ważny dokument stanowiący jakby takie miękkie prawo, które może być w przyszłości wykorzystane jako formułę zwiększenia sankcji przez Stany Zjednoczone czy inne organizacje i podmioty, ale też prowadzenie pewnej polityki większych restrykcji wobec Rosji. No jeśli dzisiaj i Rada Europy, to 46 krajów, i Parlament Europejski mówią, że Rosja jest krajem sponsorującym terroryzm, to jest to znak dla całego świata. Dla całego świata, że z Rosją się nie współpracuje, z Rosją się nie kooperuje, bo to po prostu oznacza, że się współpracuje z państwem sponsorującym terroryzm. I myślę, że za tym też mogą iść różnego rodzaju sankcje ekonomiczne, polityczne, dyplomatyczne dla krajów, które kooperują z Rosją. Więc to jest mocny sygnał, który idzie w świat. I oczywiście on nie ma takiego bezpośredniego dzisiaj przełożenia na jakieś konkretne kontrakty i umowy. Natomiast no, jest to sygnał, który idzie bardzo mocno w świat, że Rosja jest krajem, z którym nie współpracujemy. Tam w treści tej rezolucji powraca sprawa katastrofy smoleńskiej. Uznano, że no, brak współpracy w wyjaśnianiu tej katastrofy, tak to jest ujęte, nie wydawanie wraku czarnych skrzynek jest wspieraniem terroryzmu. Rosji i rządowi Platformy udało się wyprzeć tę sprawę z płaszczyzny międzynarodowej. Jak będzie teraz? Ta treść tej rezolucji przywraca sprawę smoleńską na arenę międzynarodową. Jest ważnym dokumentem, ale już od kilku lat jest nierealizowana uchwała, rezolucja Rady Europy, która też była wynikiem naszej inicjatywy w Radzie Europy, gdzie ta rezolucja obligowała Rosję do zwrotu wraku i przeprowadzenia śledztwa. No, Rosja oczywiście tego nie wykonała. Więc no, dzisiaj są to takie trochę uchwały czy rezolucje, które uderzają w ścianę. Natomiast musimy mieć świadomość i taką, miejmy nadzieję, że prędzej czy później w Rosji nastąpi jakaś refleksja, zmiana władzy i wówczas być może te rezolucje będą mogły być wykonane. Na dzień dzisiejszy wiemy, kto rządzi w Rosji, jaka jest możliwość oddziaływania na Rosję w sensie organizacji międzynarodowych. Jest to jakby ograniczona możliwość lub też żadna nawet. Natomiast no, miejmy nadzieję, że prędzej czy później nastąpi zmiana władzy w Rosji i wówczas te rezolucje będą miały znaczenie. Co daj Boże. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan minister Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem programu Republika. Dziękuję bardzo. Po południu, a my po króciutkiej przerwie połączymy się z redaktorem Jakubem Maciejewskim, który napisał fantastyczną książkę.